Hej moi drodzy, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Zapraszam do nowego filmiku, w którym pokażę Wam porównanie pięciu super fidget spinnerów. Tak, tak, kolejny filmik, w którym będę przedstawiać właśnie te super zabawki antystresowe, ale dzisiaj mam zupełnie wyjątkowe. Zobaczcie, pierwszy z nich. Przezroczysty fidget spinner, trzyramienny. Zobaczcie, jaki super. Zasadniczo dość lekki. Zobaczmy drugi, LEDowy. Ten był też świecący, ten jest natomiast typowo LEDowy. Taki galaktyczny, dość głośny. Możecie nawet usłyszeć, jak łożysko się głośno obraca. Trzeci mamy różowy, chyba jakaś muzyczka może się z niego wydobywać, więc przez Bluetooth, albo możemy go podłączyć przez USB. Różowy, plastikowy. Również relatywnie lekki. No i czwarty, w super metalowym pudełku, opalizujący fidget spinner, również trzyramienny. No i ostatni fidget spinner Batman, czarny, dwuramienny. Każdy z nich oczywiście w środku ma łożysko kulkowe. No i zobaczmy teraz każdy po kolei. Pierwszy przezroczysty, kolorowy, świeci się właśnie na tutaj takie różne kolorki. Zielony, czerwony, niebieski z tego co widzę. W różnych wariacjach można to zrobić, mogą się świecić szybciej, wolniej, w jednym kolorze, w dwóch. Zdaje się, o, niebieski. Relatywnie cichy. Teraz czerwony. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I zielony. Też można przekliknąć na to, żeby był tylko zielony, no i wyłączyć zupełnie. No i proszę bardzo, przezroczysty, trzyramienny fidget spinner. To był pierwszy. Teraz drugi, LEDowy, międzygalaktyczny, słuchajcie, różowawy. To się tutaj, oj, włączone, to się nie włącza. Zobaczmy z drugiej strony. A, okej, to jest nie w tą stronę, światełko jest włożone. Umieśćmy je prawidłowo. Oj. Och, teraz nie chcę wejść. No nieźle. Oj, może bardziej muszę. To jest. Dobra. Okej. Udało się. Dobra. No i mamy świecący LEDowy fidget spinner trzyramienny z taką właśnie międzygalaktyczną różową ramką. Znaczy w kolorze generalnie takim właśnie różowym, jak jakaś taka międzygalaktyczna chmura. Można oczywiście różne wariacje tego światełka LEDowego sobie włączyć, albo wyłączyć kompletnie. Oj, no i trzeci, różowy, ten na Bluetooth, standardowy. Batman, dwuramienny, dość ciężki, bardzo cichutki, metalowy. Bardzo fajny. Oczywiście kulkowe łożysko w środku. No i super. No i ostatni, taki opalizujący, trzyramienny fidget spinner. Zdecydowanie cichutki. Bardzo fajny, w miarę lekki, mimo tego, że znaczy troszeczkę cięższy oczywiście niż cała reszta plastikowych trzyramiennych, które dzisiaj tutaj mam dla Was, ale cichutki. No i dobra, mamy pięć różnych fidget spinnerów, słuchajcie, będziemy teraz robić test. Test, jak długo się kręcą. Mam tutaj oczywiście stoper, już znajdę i włączę. Nie, budzik. Stoper. Okej. Mamy stoper. I teraz wszystkie zakręcę. Trochę nie mogę za bardzo w sumie tego inaczej zrobić, mam tylko dwie ręce, więc wszystkie po prostu zakręcę i potem kliknę po prostu czas, no i zobaczymy, który z nich się po prostu najszybciej kręci i wyłączę, gdy ostatni przestanie się kręcić. Szybko, 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 szybko. Okej. No i zobaczmy. Te najlepsze, które dotychczas były na naszym kanale testowane, ponad minutę się kręciły. O, te dwa już przestały. Międzygalaktyczny i Batman już odpadły. Okej, naprawdę bardzo krótko się kręciły, nie wiem, może z 15 sekund.
Różowy powoli, powoli, powoli się tutaj też uspokaja, zwalnia. Ok, 33 sekundy. No i te zdecydowanie po lewej faworyty. Przezroczysty i opalizujący. Zobaczymy, który będzie kręcił się dłużej. Możemy już tutaj przejść sobie bardziej z kamerką w tę stronę. No nieźle, nadal się kręcą, słuchajcie. No, chyba ten przezroczysty sobie już tutaj zwalnia. Minutę dał radę. No, ostatnie tchnienie. Można powiedzieć, że te minuta 30. No i zdecydowanie ten pewnie z 2 minuty będzie się kręcił na 100%. Ten metalowy 3 ramienny, no te dwa oczywiście były faworytami, no ale jak widzicie, przezroczysty odpadł już z tej. W przeciwieństwie do swojej konkurencji powyżej. No jednak pół minuty krócej. Ten już tu się zbliża do końca. 2 minuty. No nieźle. Trochę ponad 2 minuty. No dobra, możemy liczyć 2 minuty 10 sekund. Zdecydowany faworyt. No i już. No powiedzmy 2 minuty 12 sekund. Super. Najlepszy z kolekcji tych 5 fidget spinnerów. Jeśli chodzi o długość kręcenia się. No mamy oczywiście tutaj, co? Mamy na bateryjkę różowy, mamy dwuramienny Batman, mamy inne śmieszne fidget spinnery, ale ten najprostszy okazuje się być najbardziej efektywny, że tak powiem. Oj, myślałam, że można tutaj te obciążniki wyciągnąć, ale nie, nie można. No dobra, no cóż. Dzisiaj wygrał właśnie ten opalizujący fidget spinner. Słuchajcie, co powiecie? Piszcie komentarze oczywiście, lajkujcie, jeśli podobał Wam się filmik i zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału i oglądania kolejnych filmików.